Wystawa Przyjaciele Cierplikowski-Dunikowski jest wstępem do tegorocznej edycji Sieradz Open Hair Festival. Ekspozycje wystawione w Muzeum Okręgowym pokazują twórczą relację i przyjaźń pomiędzy dwoma artystami, Antuanem Cierplikowskim i Ksawerem Dunikowskim. Przyjaźń obu zaczęła się około 1914 roku, kiedy Ksawery Dunikowski przebywał we Francji. A ponieważ wybuchła I wojna światowa, wstąpił do Legii Cudzoziemskiej, niestety do polskiego oddziału Legii Cudzoziemskiej, oddziału Bajończyków, ponieważ miał chore serce, zwolniono go po kilku miesiącach i osiadł w Paryżu. W Paryżu była już wtedy Sara Lipska, jego uczennica i matka jego córki, Marii Ksawery Dunikowskiej, ale pomagał im właśnie Antuan Cierplikowski, który już wtedy dobrze prosperował i także wsparł Ksawerego Dunikowskiego. Ksawery Dunikowski to postać, której twórczość jest trudna do scharakteryzowania, bowiem był artystą kilku epok. Ciężko jest scharakteryzować twórczość Ksawerego Dunikowskiego, ponieważ jest to rzeźbiarz, który zaczynał pod koniec XIX wieku, a skończył w latach 60. Więc mamy tutaj i epokę młodą polską, mamy i tutaj symbolizm, mamy tutaj i art déco i później surrealizm. W związku z tym w krótkim czasie to jest niemożliwe do scharakteryzowania. To był tytan pracy, to był tytan rzeźby, najbardziej znany i najbardziej wszechstronny polski artysta. Na wystawie podziwiać można było blisko 30 eksponatów, a wśród nich rzeźby, szkice i fotografie. Wszystkie eksponaty są bardzo ważne. Są to jedne z czołowych rzeźb, pierwszoplanowych rzeźb Ksawerego Dunikowskiego, chociażby Tchnienie, które również zdobiło salon Antuana Cierplikowskiego. Są tu obiekty, które można bardzo rzadko zobaczyć, a tym bardziej przywieźliśmy do Sieradza pierwszy raz wystawianą maskę Antuana Cierplikowskiego, studium do jego pierwszego nagrobka. Każdy z właściwie z tych eksponatów ma swoją bardzo ważną historię i zarówno ma swoją wagę dla Ksawerego Dunikowskiego, jeżeli chodzi o jego twórczość, ponieważ to są wybitne prace Dunikowskiego, bardzo znane, jak Tchnienie, jak Ewa, i mają ogromną też wartość dla samego Cierplikowskiego, ponieważ są to prace, które zbierał Cierplikowski i miał w swoich paryskich apartamentach, zarówno w słynnym szklanym domu na Rue Saint-Didier, jak i w późniejszym na Pol Dumé, gdzie z okien patrzył na cmentarz Passy, na którym chciał być pochowany, i też na nagrobek, który zdobiło rzeźba Ksawerego Dunikowskiego, właśnie dusza odrywająca się od ciała. Ekspozycja, jak podkreślali odwiedzający, jest bardzo ciekawa i warta obejrzenia. Myślę, że dla Sieradza i w ogóle całego tutaj naszego powiatu sieradzkiego to jest bardzo ważna wystawa, bo Ksawery Dunikowski to jest wielkie nazwisko, wielki artysta, i móc podziwiać jego rzeźby, jego dzieła, to jest wyjątkowa okazja. Mnie urzekają wszystkie, i prace Sary Lipskiej, prace samego mistrza oczywiście, i zdjęcia, które również pokazują, jak żył, jaka była estetyka jego wnętrza. Bardzo ciekawa wystawa. Osobiście nie znałam Antuana Cierplikowskiego, ale dużo o nim słyszałam, nawet wiem, gdzie mieszkał, chociaż już tego domku nie ma. I mnie po prostu jego życie i twórczość, a teraz właśnie wiedziałam też o tej rzeźbie na cmentarzu, dusza odrywająca się od ciała, prawda? Także bardzo ciekawa i bardzo dobrze, że tutaj została zorganizowana. Wystawa Przyjaciele Cierplikowski-Dunikowski została przygotowana przez Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni we współpracy z Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Wszystkie eksponaty można podziwiać do 4 września.